one day, I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Cześć, Winowski, bardzo serdecznie z tej strony Domi i zapraszam was na nową serię na moim kanale GTA Vice City. Ostatnio mnie bardzo wciągnęły gry Rockstara i po prostu mi się chce grać gry Rockstara i tam Remedy oczywiście. No i też postanowiłem sobie jeszcze Vice City nagrać, bo czemu by nie, to jest moje ulubione GTA, które akurat najmniej grałem, bo najwięcej grałem w GTA San Andreas, ale Vice City najbardziej mi się spodobało. Dobra, bez może zbędnego gadania, rozpoczniemy grę, odpalimy sobie. Oczywiście sobie dostosowałem wszystko do nowego systemu, żeby to dobrze wyglądało. White skin fix itp. itd. What are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24-karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vicetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Jakby coś nieco angielskiego tutaj, ta osoba akurat planuje wykorzystać, dać trochę hajsu, z tego co zrozumiałem, i potem przejąć interes, który rozkręci główny bohater i właśnie ten pan o nazwie Ken Rosenberg. Występuje oczywiście też jeszcze w GTA San Andreas, też bardzo fajnie. Właśnie, te GTA 3, San Andreas, Vice City, oni się łączą jako uniwersum. Nie wiem, jakie to jest uniwersum 3D, czy co to jest, bo to było jakoś podzielone ładnie. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight, let's go. Zobaczcie, za angielską wersję gry, ale kiedy wgrywam spolszczenie, no to moja gra się buguje. Mam steamową wersję, więc nie wiem czemu tak jest. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit. No i właśnie, wymianę zakłócili trzej nieznani nam osobnicy w czarnych kombinezonach i nie wiem co to były, kominiary, znaczy to nie były kominiary, to były czapki czarne. I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Ta, Vercetti powiedział Rosenbergowi, żeby się przespał i uspokoił i że odwiedzi go jutro. Dobra. GTA to jest chyba z 2002 roku, więc graficznie, no wiadomo, nie jest jakaś graficznie w sensie, że tekstury nie są jakiejś wysokiej rozdzielczości, ale sam klimat, jak popatrzycie teraz na tę ulicę, i ogólnie to wszystko to jest tak, nie wiem, miłe dla oczu, właśnie mi się przypomina całe te granie w dzieciństwie i patrzenie jak mój brat grał w tego Vice City, bo zazwyczaj mój brat grał. Tak, wgrałem sobie modyfikację Vice City Remaster z Steama i na tego gra lepiej wygląda i ma też dużo rzeczy z Xboxa. Tak, słyszymy akurat bardzo znany utwór Michaela Jacksona. Problem w tym, że
pewnie się mi uczepią okropnie za prawa autorskie, więc liczę tylko na to, że nie dostanę bana. A jeśli dostanę, to i tak jakoś nie będę smutny. Dobra, podjedziemy sobie tutaj teraz do... O! Self-control. Ta muzyka w Vice City dodaje takiego świetnego klimatu. Przyjemnie się słucha. Bez tej muzyki się nie da grać. Tak, tutaj widzimy prawdziwy, odzorowany hotel z Miami. Wchodzimy do niego. I to tak jak było w GTA 3 i San Andreas. Mamy kręcące się kółeczko tutaj, które umożliwi nam save'a. Zapiszmy sobie. A zobaczmy teraz szybciutko tutaj, na górę. Odpali nam się pewnie kascenka. Stary przyjaciel, okej. Okay. Hello, Sonny. Tommy! Tommy! It's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. No i z tego, co się dowiedzieliśmy, to wiemy o tym, że Harry and Lee, tak się nazywali ci dwaj, co byli z Tomim, nie żyją. Czyli wkurzył się, ponieważ pieniądze też przepadły. Ten, nie wiem, jak on nawet ma na imię, Sonny, o, Sonny się wkurzył. I gdyby to nie był Tommy, nie ze względu na to, że się znają, to by już Tommy był martwy w tej chwili, ale Tommy obiecał, że spróbuje odzyskać te pieniądze, że się postara, więc dostaliśmy szansę. Bardzo fajnie. Dobra, od razu do biura wchodzimy. Hotel Harrison. Też hotel. No, zobaczmy, co będzie. Impreza. I have been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh! There's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Rosenberg jest jakiś fobii. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Więc tak, dostaliśmy od Ken Rosenberga zaproszenie. I think he is. Now I gotta dress like a chump as well as hang out with him? I like this shirt. Więc dostaliśmy zaproszenie od Kena Rosenberga na imprezę. Znaczy my dostaliśmy, bo on stwierdził, że na nie pójdzie. I tam będą najważniejsi przedstawiciele Vice City,
Czyli powiem wam szczerze, że osoby, które spotkamy jeszcze przez większość gry, oprócz pastora Richarda, o ile się nie mylę, bo tam jest postać, która została usunięta z gry. Znaczy, został jej model w kascence, występuje ona, ale ona nie pełni żadnej roli w grze. Ona po prostu jest tam i tyle. Tak, i Ken stwierdził, że wyglądamy jak wieśniak i musimy się przebrać. Więc nasze fajną naszą hawajską koszulę musimy przebrać. Przebrać się jakiś brzydki garnitur, buty mu w ogóle nie pasują moim zdaniem. Możemy też być spoko i sobie wziąć taki fajny motorek tutaj. Sorry ziomeczku, puścimy sobie Flash FM. No i lecę na lepsze kawałki moim zdaniem. Szybko, szybko, myszką operuję. No cholera, ciągle omijam. Jest. Jest, jedziemy. Ładnie, super. Może ta fizyka jazdy jest inna zupełnie niż GTA San Andreas. Ponieważ kiedy jedziemy, my się ślizgamy. Tak, takim driftem lecimy. Nie wiem, czy to jest bardziej realistyczne, ponieważ... Chociaż... Jak hamuje się motorem, nawet skuterem, no to też jest inaczej. Też zarzuca bokiem i też się sunie, ale nie aż tak dużo. Nie ślizga się jak po lodzie, jak teraz było. Buenas noches! I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Versetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mercedes! Mercedes. Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sucks. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blacked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now, I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you, do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you, it does not involve a paddle, if you know. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor... Tak, to jest właśnie ten Pastor Richards. Ten po prawej, co w garniaku jest. On w ogóle nie występuje. Tylko w tej kascence. Your party is therefore a triumph. I can only apologize. Oh, the other amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Coke. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. No, mamy ją zabrać do klubu. Okej. Okay. Weźmy sobie jakieś takie fajne autko. Zobacz to moje autko. Bez kapy. Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Czy mogę dać ci rękę na twoim udzie? Ciekawe. Tak, na tej imprezie poznaliśmy ważne twarze w Vice City i poznaliśmy córkę tego całego gospodarza imprezy. Zawieziemy ją tu. Te kocie ruchy, no dobra, okej, okay, fajnie. Dobra, wiecie co? Myślę, że taki króciutki odcineczek, 14-minutowy, raczej wam starczy, tak żeby się zapoznać z serią.
Mam nadzieję, że będę miał na tyle motywacji. Zależy oczywiście od tego, czy będę leniwy, czy nie będę leniwy, bo bardzo lubię nagrywać. Bez względu na to, jakie są wyniki w wyświetleniach, czy coś. Tak, ja bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się nie spodobał. Zapraszam do skomentowania, wyrażenia swojej opinii. Jeżeli kanał się podoba, to może zostawić suba, albo nawet dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Na razie!